Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Jeden z ojców Kościoła zauważa, że jest istotna różnica między głosem a słowem. Słowo może istnieć niezależnie od głosu. Na przykład może być spisane w książce lub opublikowane jako tekst w internecie. Głos natomiast, jeśli nie jest połączony ze słowem, jest niezrozumiałym bełkotem, zlepkiem dźwięków, które ze sobą nie niosą treści. Misja Jana nabiera sensu dopiero wtedy, gdy jest ten, który treścią wypełnia jego głos. A zatem Jan nie głosi siebie. On głosi Słowo wcielone, czyli Jezusa, Mesjasza i Zbawiciela ludzi. Jan ma tego pełną świadomość. Nie żyje i nie działa dla samego siebie, ale sens swego istnienia odnajduje w Chrystusie. My jesteśmy wspólnotą uczniów Chrystusa. Miejmy taką samą świadomość jak święty prorok Jan. W oderwaniu od Jezusa jesteśmy niczym, jedynie prochem na wietrze. Sens naszego istnienia zamyka się w osobie Jezusa Chrystusa. Być chrześcijaninem to znaczy należeć do Chrystusa, być jak Jan, nosicielem Słowa Bożego, które stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego.